It is the curse of the goddess. It is the hunger in you. The need for blood. The will to strike and to punish. Ale to jeszcze nie załatwiło mojej sprawy tutaj, nie? Bo żeśmy uratowali gościa. Ale on mógł być przypadkowy. Zupełnie. On cierpi na ból głowy. Ale to go później uratujemy, albo... Mniejsza z nim teraz. A to dobrze, że się udało tego Swolda uratować. Dobrze, że się udało pogadać też. Z tym jego kumplem wcześniej. Bardzo mi się podoba ta broń dwuręczna, naprawdę bardzo. Tylko, że no nie mogę używać innej broni, nie? Ślady krwi nie prowadzą w dół. Och, nie chcąc co stamtąd wylazłem, nie taki był plan. Dobra, wyjdziemy zaraz z powrotem, no bo co? Nie sądziłem, że to wyjście jest tak blisko. Zatrważająco blisko było, nie? Może to jakieś inne wyjście było? A, rozumiem, tu są dwie kraty. Jedna tu, druga tu. Obie prowadzą w to samo miejsce. Jak się okazało. Tu był Oswald i jest Oswald, nie? Muszę ponownie odnaleźć ślady krwi. Tam. Mogę parować ataki. Nieźle. U. Wygnanie smoka. Jeśli chodzi o bractwo stóły świętego Pawła, radziłbym naszym członkom ostrożnie podchodzić do tych tak zwanych uczonych. Owszem, zazwyczaj traktują nas z uprzejmością i szacunkiem, jednak nierozważnością byłoby zdradzać im misję, zwyczaje i tożsamości członków tak dyskretnego kręgu jak klub Ascalon. Chciałbym jednocześnie przypomnieć wam, że samo bractwo jest na tyle wiekowe, że również ma swoje tajemne tradycje. Nasi informatorzy donieśli choćby o rytuale nazywanym wygnaniem smoka. Zdaje się, że bractwo stóły świętego Pawła... Ta stuła to mi się źle kojarzy. Odprawia je, gdy odkryje brutalnego albo spragnionego krwi nieśmiertelnego. Na czym ono polega? Nie mam pojęcia. Czy rzeczywiście istnieje? Tego również nie jestem pewny. Niewątpliwie udało mi się jednak ustalić, że ilekroć Londynowi zagraża wrogi lub mściwy wampir, znikał po tym, jak bractwo odprawiało swój rytuał. Nawet nasz lojalny Fergal Bansha nigdy nie ośmielił się otwarcie sprowokować bractwa. To lekcja dla wszystkich. Dla nas wszystkich. Nie pozwólcie, aby uznali nas za smoka. Fragment praw Ascalonu autorstwa Lorda Redgrave'a, założyciela. Bractwo stóły świętego Pawła. Okej. Nie muszę szczurów zjadać, więc... Dużo narkotyków odnalazłem, jak do tej pory. To nie jest ten oprych, którego planowałem uratować. Czy to jest dobry kierunek, czy ja tędy przyszedłem? Tak, chyba tędy przyszedłem. Podejdziemy tu, tam widzę gdzieś dalej ślady krwi. Można zejść tu, ale wydaje mi się, że tam też widziałem tak jakby miejsce,
To już byłem. Dobra, schodzimy w głąb tych kanałów. Tam na pewno będzie jakiś... I have this thirst for blood. Trzeba się było nie zbliżać, już mnie wkurzył ten szczur w pewnym momencie. Chryste, to pewnie będzie jakiś wielki wampir. Co to było? Nie sądziłem, że dam sobie radę. Jeżeli czujesz się chory, jeżeli nie masz pieniędzy, kimkolwiek jesteś i skądkolwiek pochodzisz, poproś o pomoc Dorothy. Żadnych sztuczek, żadnych opłat, żadnych pytań. Po prostu znajdź dom Dariusa Petrescu i pokaż mu ten talon. Talon na balon. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Muzyka za głośno? No, czy ja wiem? Może jest potrzebna taka muzyka głośno? Talon badania siostry Crane. Ten pierwszy pamiętnik, który odnalazłem. To to, prawda? Cokolwiek to było, rozerwało go na strzępy.
Coś czuję, że ta Dorotka to jest wilkołakiem. To jest ciekawy sposób w zasadzie na eliminację szczurów. Ale powiem wam, że polubię tą broń dwuręczną. Cudowna sprawa. Nie wydaje wam się? To ogłuszanie jest niesamowite. Bez tego bym sobie nie poradził raczej. Muszę odpocząć, żeby ewoluować. Jeszcze sobie nie poszedł. Kusi los, bo mnie pragnienie może dopaść. Być może będziemy mieli do czynienia z tą odwieczną walką między wampirami i wilkołakami. To też pochodzi z systemu RPG fabularnego. Nie wiem, czy to się... Czy się nazywał White Wolf, czy firma, która robiła ten system, nazywała się White Wolf. O kurde, dam sobie zastrzyk. Tak szybko. Dziękuję za piątaka. Wybierzemy się w tą stronę. Jest dużo wejść do tych kanałów. Upewnij się, czy to miejsce jest bezpieczne. Powinno być. Chociaż to są znowu przedmieścia Poplar. Dobra, bądźmy ostrożni po prostu. Może powinienem ponownie wejść do kanałów i wyleźć z drugiej strony. Jest ich tylko dwóch, powinienem dać radę, nie? Last warning, sir. See them fellows. Z dwoma dałem sobie radę. A
Ani to proste, ani oczywiste nie było, ale... Jakieś zagrożenia jeszcze tam po drodze? O, ślady krwi. Czy powinienem się interesować tym tutaj? Szlak, jeszcze wpadnę w jakąś pułapkę. Tak jest. No. Kiernicze. Innym razem jesteśmy tak blisko szpitala. Jest szpital Pembroke. Tu jestem bezpieczny, znany wszystkim. Muszę wejść. Jeszcze nie kojarzę tych lokacji. Szpital jest po lewej. Nowe zapasy. Tam nic nie było? Chinina. Co znaczy Ugo, że wywalają wieże z rankedów? A, wieże wywalają z rankedów. O kurde, szkoda, bo to... Mapę wieże... No nie wierzę. Tam ktoś rozmawia. Coś ciekawego tu się pojawiło. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Yeah. Goodbye, Mr. Chidana. It never ceases to amaze me how you, the dead, seem peaceful and lost. Najdroższy. W końcu zdobyłam brakującą kwotę, której kierowca ambulansu zażądał za twój przejazd do szpitala. Oto sukinkoty. To już ta dwójka jest chyba do strzału, co? O nic się już nie martw, wszystkim się zajęłam. Skoncentruj się na tym, by jak najprędzej odzyskać zdrowie. Podpytałam sąsiadów i powiedzieli, że pan Hooks jest takim uczciwym oszustem. Co prawda oczekuje pieniędzy w zamian za łóżko w szpitalu, ale przynajmniej naprawdę ci je zapewni. Wybacz, że z początku nie chciałam zapłacić. Dopiero teraz uświadomiłam sobie, że twój szybki powrót do zdrowia to jedyne, co się liczy. Słyszałem, że poza zachowaniem Miltona Hooksa, pan Broke nie da się nic zarzucić. Teraz już wszystko będzie dobrze, obiecuję. Niebawem zobaczę cię w czystym łóżku. Z wyrazem miłości, Nicole. No cóż. Łóżko może mu załatwił, ale... Muszę sprawdzić, w którym miejscu jest moje tajemnicze okienko. W którym mogę sobie wskoczyć do pokoju. To mi może wiele ułatwić. Prędzej czy później. No właśnie. Przygotujmy lekarstwo na ból głowy. Mamy coś takiego? Nie. Nie mamy. Jeszcze nie mamy. To przerobimy na części. Wow, worki na śmieci. Kto by pomyślał, że się przydadzą. Wiecie, z czym mi się kojarzy muzyka w tej grze? Z Arcanum. Taka gierka kiedyś... Poziom trzeci. Ale nie mogę nic zrobić. Może to. Zwiększyć obrażenia? Dodaj 5 punktów ogłuszenia po trafieniu. To mógłbym zrobić, ale... Zwyczajna pałka. Aha, bo ja mam ją na poziomie. Czyli ja mam taką porządną. Potrzebuję... Fragment zwyczajnego uchwytu,
sztuk. 4. Myślę, że mogę zrobić i to. I to. Nie? No to mi... No dobra. Bardzo przyjemne jest to urządzenie zagłady. Nie jestem pewny, czy mi się ten kapelusik podoba, ale... Niech będzie. Kusi mnie to bardzo. 250 eksplozji, mgła z cienia. No i pazury, ale pazury są fizyczne, więc tego nie chcę. Zresztą włócznia się wydaje sensowna. Tylko mało obrażeń zadaje. Co tutaj są te... Siłą woli tworzysz trzy maleńkie włócznie, którymi atakujesz przeciwników. Ich zasięg i zadawane obrażenia są szybsze niż w przypadku oryginalnego ataku. A tu wciskasz większą włócznię z krwi, która może przeszyć stojących przed tobą przeciwników. Tu są większe obrażenia, a tu jest większa szybkość, tak? Nie wiem, czy ta włócznia... Te pozostałe rzeczy mają ciekawy kierunek, bo... można pozyskiwać krew w ten sposób. No ale... Mniejsza z tym. Tego doskoku nie używałem zupełnie. Zobaczę, jeszcze to kosztuje 1000 chyba, nie? Bardzo dużo. Tak czy siak. Wydajność krwi, straszliwe pragnienie. Nie wiem, czy to jest straszny wydatek. Ale chcę to. Ataki z zaskoczenia to jest to, coś, co ja zawsze lubiłem i... Szybka regeneracja. Tak jest. Może więcej wytrzymałości, zwłaszcza, że tą pałką wywijam. Takie pasywne umiejętności rozwijam. Miałem to leczenie poprawić. Ale to wymaga strasznie dużych wydatków. Nie chcę utracić, chcę potwierdzić. Fajne jest to, że można zresetować, to jest ciekawostka. Czy czegoś się dowiem? Dzielnica jest zdrowa. Amunicja. Czy to? Dobra, jest uzupełniony zakładem. To nie jest mi potrzebne zupełnie, co? Nie. O Jezu, drogi. Nie. Najbliższy kierunek to jest Whitechapel. To jest tam. Tu chyba była też gdzieś apteka. Można pogadać z tymi. Nie mam środku na ból głowy dla tego jegomościa. Newton Blight wydaje się być bardzo interesujący, jeżeli chodzi o potencjalną ofiarę przyszłego ataku. W przeciwieństwie do Oswalda Thatchera, który nie specjalnie. Natomiast Thomasa Elwooda, jakbym tak dorwał Elwooda, kusi strasznie. Nie wiem, czy się oprę skłonności do zabijania. Zobaczmy sobie zadania takie dodatkowe. No właśnie. Zobaczmy, gdzie ta apteka. No, widzicie, dobrze. Dobrze kojarzyłem? Nie, to zupełnie inny kierunek. To zaraz, to może inna misja tu była. Może to była ta misja? IQ 70. Czy coś ciekawego mogę się jeszcze tutaj dowiedzieć? Żaden hrabia Rokula, przepraszam sobie.
Hrabia Rokula, no. Idzie dobrze, panie Mati. Rozsądnie, powoli, na spokojnie. Pogadajmy z tym cwaniakiem. Good evening, Milton. Good evening, doctor. Still trying to save lives. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Milton. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Ale nie bym tego dziabnął, ale potem powiedzą, że czarny zginął pierwszy i że... I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Potrzebuję fragment zwyczajnego uchwytu, ale tych fragmentów to potrzebuję kilka. No, ich nie ma. Czy był to niewielki fragment? A kupmy oba, na wszelki wypadek. Czy mogę coś sprzedać? Środek na zmęczenie. Co ja muszę? Muszę sprawdzić, czy na stole mogę rozłożyć coś jeszcze. Szlak, potrzebuję tej krwi. Ten tu cierpi przecież. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. This is how it ends. Farewell, my life. You betrayed me, good. Damn it. Będzie na tą szaloną dziewczynę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale on cierpiał, paliła go twarz. Nie było na to lekarstwa. Tak naprawdę to mu pomogłem, co? Poziom mocy i hipnotyzmu. 1. Liczyłem na to, że... Panie Emilio, życzę powodzenia. Muszę przyznać, że wybory są trudne. Zobaczmy. Tej też bym chętnie pomógł. No i tej dwójce, co bierze kasę, nie są aż tak całkiem
godni potępienia, ale trochę. Soundtrack jest super, ale wydaje mi się, że on nie będzie taki interesujący bez gry. Zabijaj tych, z którymi nie masz już więcej dialogów. Boże, Lipton. Nie można się kierować takimi pobudkami. To każda decyzja ma jakąś wartość osobistą. To no właśnie to jest to, czego młodzi ludzie nigdy nie zrozumieją, jeżeli chodzi o gry. Pamiętaj, młody człowieku. Gra jest na tyle dobra, na ile jej pozwolisz. Tu będzie, tu może być nieprzyjemnie. Ostatnio musiałem stąd uciekać, bo mnie pogonili. Jezu, 18 poziom. Spróbujmy, żeby w ogóle zobaczyć, czy to ma jakikolwiek sens. Święty Jezu. Znalazłem jakieś... Te. Wygląda to, że znalazłem odpowiedniego kandydata na nowego kalosza. Albiego. Jest głupi jak but, ale twardy. Kazałem mu udowodnić, że potrafi zdobyć lekarstwo na czarny rynek. Wywiązał się z zadania szybko i sprawnie. Następnym razem powiem mu, że został przyjęty do mokrych kaloszy, żeby spotkał i czeka... Aha, że został. I czeka go spotkanie z przywódcami, którzy przydzielą mu dalsze zadania. Dobra, udało się zrobić, no ale to był taki standardowy łajdak. Dwa razy mają wyższy poziom niż ja. Czy te areny są jakoś oznaczone? Czy ja się przedzieram najgorszym możliwym zaułkiem? Nic mi tu nie... niewiele mi to mówi. Zaraz. Zobaczmy. Może mapa jakoś to... opisze dokładnie. O tym wiemy i o niej wiemy. A, poważny. Czyli być może to jest właśnie to, co opisuje. Więc mamy tak. Ta nieznana dzielnica ma stan stabilny. Poważny jest tylko tutaj w tym Whitechapel. Ale to, no dobra, spróbujmy się przedrzeć. Może ten jeden tylko był taki trudny. Nie, ci są słabsi. Fast!
dám radę, co? Potrzebuję zdecydowanie więcej leczenia. Tam jest przejście dalej, ale oni są już bardzo nieprzyjemni. Spróbujemy jakoś inaczej. Ta maczuga dwuręczna. Zdecydowanie mi życie ułatwia. To jest kryjówka, tu mogę odpocząć. Dobrze. To można przetworzyć. Ciągle brakuje mi fragmentów zwyczajnego uchwytu.